Poradzenie sobie z trudną i bolesną przyszłością potrafi być nie lada wyzwaniem. Wydarzenia, które zraniły człowieka, ludzi, którzy zawiedli, czy własne potknięcia. Wszystko to kształtuje nas, ale potrafi również tkwić w sercu przez naprawdę długi czas. Sposobów na próbę poradzenia sobie z tym wszystkim jest wiele. Swój własny znalazła pewna scenarzystka, która krętą drogą trafiła do przemysłu anime. I tak jak twórcy anime czerpią inspiracje do tworzonych przez siebie dzieł z najróżniejszych źródeł, jedni obserwują ludzi i zjawiska wokół siebie jak Hayao Miyazaki, inni, tak jak Mamoru Hosoda, wiele biorą ze swojego życia rodzinnego, tak są też tacy jak ona, wplatający do historii elementy swojej przeszłości, traktując to jako próbę zmierzenia się z nią i okazję do refleksji nad własnym życiem. Poznajcie Mari Okadę i jej debiutancki film.頃は本当にがむしゃらにというか、もうシナリオを書くのが楽しくて楽しくて、なんか書けないことがある。やはりシナリオって書けば書くほどすごく学びがあるというか、それがもう本当に楽しくて、なんだろう、ひたすら書いていたって感じだったんですけど、まあシリーズ構成になって、責任のあるポジションというか、まあ他の脚本家さんにこう、 渡していったりする過程で、なんて言うんだろう、シナリオ自体もこう共同作業の一環というか、アニメーションという中でこうみんなで作っていっているものというのが、どんどんこう身に染みて感じてきたというか、だんだんこう周囲に向けて、現場のスタッフに向けて書くようになってきました。そしてそのまま何年かやってきて、今度は やっぱシナリオでは限界があるんだな、現場のスタッフと関わっていくには、やはり周囲を見ているつもりでも完全にわからないところがあって、共同作業の中の芸術、アニメーションって本当に多くの人が同時に一つのことを作り上げるという芸術だと思うので、監督になってより今までやってみたいと思っていたことを深く掘り下げたいと思いました。 Czasami w życiu człowieka pojawia się coś, co zostanie z nim na dłużej. Z jakiegoś powodu utrwali się w pamięci albo zmieni jakiś pogląd, sprawi, że ktoś coś dostrzeże, a czasami zmieni czyjeś życie. Dla niektórych tym czymś jest film wyreżyserowany przez Mari Okadę, Makia, When the Promised Flower Blooms. Kiedy przyszłam na Anime Expo w Los Angeles, fanka zapytała mnie, jakie anime chcę zrobić w przyszłości, a ja odpowiedziałam, że taki, który będzie miał wpływ na życie ludzi, które zmieniłoby sposób ich myślenia lub kolory, w których widzą świat, ponieważ dokładnie to zrobiło anime dla mnie. Kiedy powiedziałam, że właśnie takie dzieło chcę stworzyć w przyszłości, ta dziewczyna powiedziała mi, że już takie zrobiła. Droga do powstania tego filmu była jednak długa i nietypowa, a jej początki sięgają dzieciństwa Mari Okady, które nie było najszczęśliwsze. Kiedy była dzieckiem, ona i jej matka zostały opuszczone przez ojca Mari, który dopuścił się zdrady. Skutkiem tego, Mari wychowywana była przez samotną matkę. To jednak dopiero początek trudnych przeżyć. Jako dziewczynka była dręczona w podstawówce, przez co ostatecznie zamknęła się w sobie, lądując na społecznym marginesie. Zaczynała opuszczać lekcje i na całe dnie zamykać się w domu. Kiedy w gimnazjum próbowała przemóc się i spróbować normalnego, szkolnego życia, znajomi powiedzieli jej, aby przestała udawać kogoś, kim nie jest. Po usłyszeniu tych słów załamała się jeszcze bardziej. Przestała chodzić do szkoły, a całe dnie spędzała zamknięta w pokoju, pochłaniając gry i anime. W późniejszym czasie, opisując siebie z tamtych lat, użyła takich słów. Byłam dziewczyną w za dużych spodniach dresowych, która unikała prysznica, a moje palce były pokryte bandażami, gdy jadłam makaron. Z boku musiałam wyglądać jak potwór. Jej relacja z matką również była bardzo trudna. Zamiast być dla swojej córki oparciem, matka wiele razy wypominała Marii, że wstydem jest mieć takie dziecko,
a wydarzeniem kulminacyjnym był moment, w którym próbowała z nożem w ręku zabić swoją córkę, mówiąc: nie mogę znieść posiadania takiego dziecka jak ty. Zabiję cię. Jednakże jako, że już wtedy Marie była silniejsza, udało jej się powstrzymać matkę, która po tym zaczęła płakać. Widząc ją w takim stanie, Okada doszła do wniosku, że wszystko to jest jej winą. Ostatecznie w wieku nastoletnim Marie stała się wyrzutkiem, niemalże niezdolnym do społecznego życia, będąc hikikimorim zamkniętym w ścianach swojego pokoju, który w dodatku zagrożony był niezdaniem szkoły. Jedną z niewielu rzeczy, które utrzymywały ją przy życiu, było czytanie i pisanie. Pisała dzienniki opisujące swoje przeżycia oraz najróżniejsze fantazje. Jak się wkrótce okazało, Marie posiadała talent pisarski, co odkrył jeden z jej nauczycieli. Napisaną przez nią pracę wysłał na konkurs, w którym zdobyła nagrodę. Marie postanowiła iść w kierunku pisarstwa, choć jak sama po latach przyznała, nie miała żadnego konkretnego celu. Co nie pomagało, ponieważ w Japonii osoba bez celu i perspektyw jest postrzegana jako nieudacznik. Po ukończeniu liceum przeprowadziła się do Tokio, gdzie studiowała pisanie scenariuszy do gier. Przebywanie w nowym otoczeniu, gdzie nikt jej nie znał, pozwoliło jej odżyć. Wtedy to zaczęło rodzić się w niej prawdziwe pragnienie pisania scenariuszy. Początkowo jednak znalezienie pracy sprawiało jej trudności, dlatego łapała się każdej możliwej roboty umożliwiającej jej pisanie. Jedną z pierwszych prac, które podjęła, była praca scenarzystki filmów dla dorosłych. Wyniosła z niej sporo lekcji, które przydały się jej w przyszłości. Między innymi nauczyła się wyobrażać sobie rzeczy, których sama nie przeżyła i dobrze je opisywać. Do tego, gdy okazało się, że przez brak znajomości możliwości kamery, niektóre z opisanych przez nią w scenariuszu scen są technicznie niemożliwe do zrealizowania, polecono jej samej wyreżyserować krótki filmik. Dzięki temu w przyszłości lepiej orientowała się w kwestiach ujęć i ruchu kamery. W tamtym czasie młoda Marie w ogóle nie myślała jeszcze o zostaniu scenarzystką anime. Gdy przestała tworzyć scenariusze w filmach dla dorosłych, pisała m.in. artykuły do gazet, ale została również zatrudniona do przepisania odręcznych rękopisów scenarzysty serialu anime podczas spotkania scenariuszowego. Wtedy to właśnie obecny tam reżyser poprosił ją o przedstawienie kilku własnych pomysłów na fabułę. To właśnie był przełomowy moment, bo ostatecznie zakończyło się na tym, że Marie Okada napisała scenariusz do 5 odcinków. Anime, o którym mowa, to DT8, a wspomnianym reżyserem był Tetsuro Amino. To właśnie za sprawą kontaktu z nim, Okada postanowiła zająć się pisaniem scenariuszy do anime, bo bardzo spodobało jej się wyzwanie, jakie to za sobą niesie. Wkrótce młoda Marie wysłała do reżysera Amino wiadomość, w której przedstawiła pomysł na oryginalne anime. Mimo że historia zatytułowana The World Outside nigdy nie ujrzała światła dziennego, była kamieniem milowym i punktem zwrotnym w życiu Okady. Historia była niemalże autobiograficzna. Pisarka po raz pierwszy ujawniła swoją przeszłość, umieszczając w historii zamkniętą w sobie dziewczynę i przedstawiając trudne relacje z jej matką. Dzięki temu, że przelała na papier uczucia, z którymi się zmagała, poczuła się bardziej pewnie i komfortowo z tym, aby ujawniać swoje przeżycia i przeszłość w scenariuszach. W dodatku, po przeczytaniu The World Outside, reżyser Amino poprosił ją, aby lepiej zrozumiała uczucia matki, z czym Okada borykała się niemal przez całą swoją twórczość. Od tego momentu zaczęła powoli wspinać się po szczeblach kariery. Na początku pisała scenariusze do bajek dla dzieci i adaptacji. Z czasem zyskała większe uznanie i możliwości, jednak jej sprawczość zawsze była ograniczana, przez to, że niektóre decyzje fabularne musiały być podejmowane grupowo z innymi scenarzystami pracującymi nad seriami, bądź reżyser dokonywał pewnych zmian, do czego miał prawo, nawet przy seriach, które były oryginalnie napisane przez Okadę. Od pewnego etapu zaczęła zyskiwać jednak większą swobodę w wyrażaniu siebie w scenariuszach. Sama Okada uważa, że jeden z pierwszych anime, przy których faktycznie otrzymała w dużej mierze możliwość swobodnego pisania, było Hanasaku Iroha, choć pewne ograniczenia swobody dalej istniały. Tytuł ten był dla niej ważny również z innego względu. To wtedy, gdy szukała inspiracji do stworzenia historii, po raz pierwszy od dawna przeczytała napisane przez siebie The World Outside i stwierdziła, że w końcu bardziej rozumie uczucia swojej matki. Z tego powodu postanowiła umieścić jej postać w swojej historii, przedstawiając ją jako nieodpowiedzialną i samolubną, ale jej rozumiejąc, że czuła się ograniczona i przytłoczona różnymi obowiązkami. Choć sama matka Okady po obejrzeniu serii w ogóle nie widziała w postaci matki siebie, to autorka zaczęła dostrzegać, jak bardzo pisanie o swojej przeszłości w scenariuszach pomaga jej pogodzić się z nią i zrozumieć pewne rzeczy. W dodatku to po tej serii Okada stała się naprawdę popularna w swoim kraju. Dla niektórych wręcz stała się ikoną, gdyż rozwój jej kariery przypadł na okres, kiedy Japonia próbowała podnieść się po załamaniu gospodarczym, przez co perspektywy wielu były ograniczone. W
takiej sytuacji droga dziewczyny, która z głębokiego dołka stała się kimś popularnym, wydawała się pokrzepiająca i zachęcająca. Zwłaszcza, że wszystko to osiągnęła dzięki uporowi i ciężkiej pracy. Niestety w jej karierze zdarzało się jej nadal napotykać na gorsze momenty rodem z przeszłości. Po premierze anime Angel Tales, do którego napisała scenariusz, w którym to dokonano sporej ilości zmian względem oryginału, ludzie zaczęli wysyłać jej groźby śmierci. Ze stresu zaczęła mniej jeść i drastycznie tracić wagę. Proces ten w późniejszym czasie nazywała dietą nieszczęścia. Od tego czasu mocno odcięła się od mediów społecznościowych, skupiając się na opiniach ludzi z branży. Swojej następnej, oryginalnej, a zarazem najpopularniejszej pracy dostała jeszcze większą swobodę niż wcześniej, czyniąc z tego swoją najbardziej osobistą historię. Vanohana Okada stawiła czoła swojemu zamknięciu z lat nastoletnich i wagarowaniu, wpisując siebie w postać głównego bohatera Jintana, choć nie upodobniając go za bardzo do swojej osoby, gdyż jak powiedziała, gdybym przedstawiła siebie w anime, ta postać nie byłaby w ogóle sympatyczna. Produkcja Anohany przyniosła Okadzie sporo nerwów, gdyż zdecydowano się na umieszczenie akcji w jej rodzinnych stronach, mieście Chichibu, używając nawet jej domu jako odniesienia, czemu ta mocno się sprzeciwiała, w wyniku czego doszło do kłótni i opóźnień produkcyjnych. Mimo to, ostatecznie scenarzystka zgodziła się na umieszczenie akcji w Chichibu. Finalnie dostała od mieszkańców swojego miasta dużo wsparcia, przez co przy następnym projekcie nie miała już takich dużych oporów, gdy ustalono, że akcja jej następnej oryginalnej historii także będzie odgrywać się w tym samym mieście. Jej następnym projektem zostało Anthem of the Heart, które mimo tego okazało się jeszcze bardziej problematyczne. Początkowo Okada chciała napisać scenariusz wspólnie z reżyserem Tatsuyukim Nagajem, z którym wcześniej współpracowała już przy paru innych produkcjach, gdyż chciała, aby scenariusz był bardziej pracą zespołową niż w przypadku Anohany. Jak się jednak okazało, zupełnie nie potrafili się dogadać co do tego, jak fabuła ma wyglądać, w wyniku czego dochodziło do licznych kłótni. Dlatego ostatecznie Mari w większości samodzielnie napisała historię. Pisząc ją, starała się podejść do niej z większym dystansem, nie projektując bohaterki aż tak mocno na swoje podobieństwo, choć po obejrzeniu filmu rozpłakała się, widząc swoje własne emocje w niektórych scenach oraz kolejne przedstawienie jej mamy na ekranie, ostatecznie stwierdzając: tak bardzo męczyłam się nad tym projektem, ale w końcu mnie uratował. Następne lata w karierze Mari Okady okazały się przełomowe. Podczas jednej ze zwyczajowych rozmów z Kenjim Horikawą, założycielem studia PA Works, będącym równocześnie producentem, z którym scenarzystka wielokrotnie już pracowała, Horikawa powiedział, że chciałby zobaczyć anime, które będzie w 100% Mari Okady, jak sam później wspominał. Zawsze chciałem zrobić film animowany, w którym głos twórcy przenikałby każdy zakątek dzieła. Chciałem stworzyć historię, która nie byłaby osiągnięta przez jakąś metodę współpracy, ale coś, co byłoby jedyną opowieścią kogoś głęboko tajemniczego. Pani Okada jest osobą, która potrafi zrobić to w zabawny sposób. Jak się wkrótce okazało, nastąpiły pewne rozbieżności w odbiorze tych słów. Założycielowi studia chodziło o scenariusz Mari Okady, który nie zostałby przez nikogo jakkolwiek zmieniony. Natomiast scenarzystka zaczęła rozmyślać nad tym, jak doprowadzić do tego, aby mogła opowiedzieć swoją historię bez większych ograniczeń i zmian. Myśląc nad tym, przypomniały się jej słowa, które często słyszała, a brzmiały one: powinnaś spróbować reżyserii. Doszła do wniosku, iż aby anime 100% Mari Okady mogło powstać, chce ona być zaangażowana w cały proces produkcji, gdyż jak kilkukrotnie mówiła, pozwoliłoby to jej na stworzenie bardziej dogłębnej historii. Tak więc chciała pracować z pracownikami do samego końca, w przeciwieństwie do przeszłości, kiedy to opuszczała projekty po wydaniu ostatecznej wersji roboczej scenariusza. Tworzenie animacji to wspólny wysiłek, więc to, czego chce, niekoniecznie musi się wydarzyć. Pisanie scenariusza do anime jest trochę jak rozwiązywanie zagadek. Możesz mieć dwie różne osoby z zupełnie innymi pomysłami na to, co powinno się wydarzyć, a moim zadaniem jest rozwiązanie tych dwóch sprzecznych opinii poprzez znalezienie kompromisu w moim scenariuszu. Tak więc Mari Okada po przemyśleniu wszystkiego stwierdziła, że chciałaby spróbować swoich sił jako reżyserka, na co uzyskała zgodę. Jak sama przyznaje, wcześniej nigdy nie myślała o tym, że przejdzie od pisania scenariuszy do reżyserii, głównie dlatego, że nie jest to typowa ścieżka kariery w branży anime. Głównym powodem jest oczywiście to, że zestawy umiejętności między tymi dwiema profesjami są od siebie mocno odmienne. Znaczna część reżyserów anime ma doświadczenie w animacji, dlatego nawet jeśli nie potrafią świetnie rysować, to potrafią konceptualizować to, jak wydarzenia mają rozgrywać się na ekranie. Nawet jeśli reżyser nie zaczął od rysowania własnych scen, to inną furtką do tej funkcji jest pomoc przy produkcji, kiedy to pracuje się przy różnych działach zaangażowanych w animację, ucząc się zarządzania procesami, ostatecznie dochodząc do etapu kierowania własnym projektem.
Maria Okada nie miała żadnego doświadczenia w obu tych ścieżkach, choć wielu twórców wspominało jej o zostaniu reżyserem, dlatego że często miała bardzo szczegółową wizję historii, opisując w swoich tekstach, jak powinny wyglądać konkretne sceny. Ostatecznie dzięki zespołowi, który z entuzjazmem podążał za jej kierownictwem oraz odpowiednim zapasem czasowym, który pozwolił jej dostosować się do nowej roli, w 2018 roku mogła zadebiutować jako reżyserka. Finalnie, podczas prowadzenia tak długoterminowego projektu, jakim jest produkcja filmu, pojęcie anime w 100% Mario Kady zmieniło nieco znaczenie, co wielokrotnie podkreślała sama reżyserka. Nie ukrywa ona, że dzięki objęciu pozycji reżysera miała znacznie większą wolność twórczą i decydowała o znacznie większej ilości rzeczy niż kiedykolwiek wcześniej, kierując nie tylko samą historią, ale i wizualiami, dostrzegła jednak to, jak bardzo tworzenie anime jest pracą zespołową. Wbrew słowom producenta, chciałem stworzyć historię, która nie byłaby osiągnięta przez jakąś metodę współpracy, po jakimś czasie słowa anime w 100% Okady zniknęły z tyłu głowy reżyserki i ta przestała podczas produkcji świadomie próbować to osiągnąć. Głównym powodem tej zmiany jest słowo klucz. Ludzie. Do czasu Maki, Maria Okada przyzwyczajona była do bardziej samodzielnej pracy, kiedy to scenariusz pisała głównie w domu. Jako reżyserka musiała jednak być na miejscu, dając instrukcje, odpowiadając na pytania i robić wiele innych czynności wymagających kontaktu z ludźmi. Wtedy to zaczęła słuchać opinii i wskazówek innych, które zaczęły kształtować film. Ostatecznie doszła do wniosku, że w filmie osiągnęła coś, co jest w 100% jej. W tym sensie, że stworzyła coś, co po prostu chciała, ale to co naprawdę stworzyło ten film, to pasja i współpraca wszystkich zaangażowanych pracowników, którzy dokładali swoje pomysły do filmu. Przyznała ona, że pisząc ma wszystkie wizje tego, jak powinna przebiegać historia, jak powinien wyglądać film i jak pewne rzeczy powinny zostać wyrażone. Jednakże gdy prace nad filmem ruszyły, Marii powiedziała, że kiedy ktoś miał na coś inną wizję, nie uznawała jej za błędną. Wręcz przeciwnie, czuła, że dzięki pomysłom i wrażeniom innych, projekt staje się pełniejszy i głębszy. Po wspomnieniu w 2013 roku przez Kenjiro Horikawę o anime w 100% Okady i decyzji o tym, aby została reżyserką, producent i założyciel studia musiał przekonać do projektu tych, którzy początkowo nie byli przychylni pomysłowi, aby duży, filmowy, a na dodatek oryginalny projekt reżyserowała dotychczasowa scenarzystka. Było to tym trudniejsze, że projekt osadzony miał być w świecie fantasy, a jak powiedział Horikawa. Patrząc na rynek, fantasy to gatunek, który ma naprawdę wysokie wymagania, a konkurencja jest bardzo zacięta. Gdy już udało się uzyskać zielone światło, Maria Okada na dobre zaczęła rozmyślać nad historią filmu i co uczynić punktem przewodnim fabuły. Wkrótce doszła do wniosku, że w niemalże wszystkich swoich poprzednich, oryginalnych historiach, takich jak Anohana czy Nagino Asakura, poruszała temat upływającego czasu i tego, jak wpływa on na relacje międzyludzkie. Jest to motyw, który ją fascynuje, jak sama wspomniała. Z jakiegoś powodu zawsze mnie to pociągało i miałam tendencję do tworzenia takich historii. Z tego powodu stwierdziła, że w filmie, w którym ma większą swobodę niż kiedykolwiek wcześniej, chce jeszcze bardziej zgłębić temat upływu czasu i jego wpływu na więzi międzyludzkie. Ostatecznie film faktycznie właśnie na te aspekty kładzie największy nacisk, gdyż Makia When the Promise Flower Blooms przedstawia historię tytułowej bohaterki, Maki pochodzącej z Dudulorów, długowiecznych, prawie nie starzejących się istot, które w spokoju żyją na wyspie, zajmując się tkaniem materiału nazwanego Hibiol, za pomocą którego można zapisywać wspomnienia. Spokój Dudulorf zostaje jednak zniszczony przez ludzi, którzy najechali wyspę, zniewalając ich, a przyjaciółkę protagonistki zabierając do swojego króla, który chce, aby dziecko jego syna stało się długowieczne, co chce osiągnąć przez zmuszenie kobiety z Dudulorf do urodzenia dziecka. W tym samym czasie protagonistka, uciekająca przed rozwścieczonym, umierającym smokiem, zaplątuje się w te same kotary co on, w wyniku czego odlatuje wraz z nim, prędko trafiając do lasu, do którego konający smok spada. Tam znajduje w ramionach nieżyjącej kobiety malutkie dziecko, którym mimo braku jakiegokolwiek doświadczenia postanawia się zająć. Anime prezentuje proces wychowywania dziecka przez młodą dziewczynę, która buduje z nim coraz silniejszą więź, a w późniejszym czasie również to, jak z biegiem lat ich relacja się zmienia, kiedy to Ariel, bo tak na imię ma chłopiec, staje się coraz starszy, a wygląd Maki pozostaje niezmienny. Zapytano o inspiracje, które natchnęły ją do stworzenia takiego wątku, Maria Okada powiedziała, że do wymyślenia długowiecznego ludu lorów i relacji, w której czas dla obu osób płynie inaczej, zainspirowały ją jej koty. Powiedziała, iż często myśli o tym, że je ma odkąd były małymi kocientami i o ile nic nagłego jej się nie stanie, umrą przed nią.
Kochając te zwierzęta, ale wiedząc, że w pewnym momencie sprawią mi ból, można pomyśleć, że lepiej byłoby nigdy nie mieć kotów, ale jednocześnie chcę się być z nimi i jest to uczucie, z którym chciałam pracować. W późniejszym czasie dodała: wiesz, masz to plemię, ten klan, którego członkowie są wiecznie młodzi. I bez względu na to, jak bardzo wmawiamy sobie, że liczy się to, co jest w środku, to jak wyglądasz jest bardzo ważne w społeczeństwie. Zawsze staram się przedstawiać silne emocje. Przynajmniej w Japonii mówimy, że liczy się to, co jest w środku, a nie to, jak wyglądasz. Ale czasem te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. W pewnych momentach filmu słowa te znajdują odzwierciedlenie. Sztandarowym przykładem jest sytuacja, gdy Ariel dorasta na tyle, że pod względem wyglądu wydaje się być w wieku Maki, przez co pojawiają się różne plotki na temat ich relacji. Szczególnie, że są nowi w mieście, w którym dochodzi do tej sytuacji. Przedstawienie różnych problemów towarzyszących tej niecodziennej sytuacji zasługuje na pochwałę, gdyż prezentuje dodatkowe przeciwności, z którymi musieli zmierzyć się bohaterowie i które są wręcz naturalne, gdyż plotki i różnego rodzaju spekulacje, szczególnie w takiej sytuacji, w realnym świecie na pewno też by występowały, wpływając na relacje i czasami dokładając konfliktów między postaciami, tak jak to ma miejsce w tym filmie. Relacja głównej dwójki znajduje swoje odzwierciedlenie także w innych słowach reżyserki. W filmie chciałam przedstawić historię o ludziach, którzy szukają siebie nawzajem. To opowieść o ludziach, którzy utknęli z powodu silnego pragnienia. Makia przez całe życie myślała, że jest sama, ale nie chce być sama i wierzę, że najsilniejszą relacją, jakiej szuka, jest relacja rodzica i dziecka. To właśnie kwestia relacji protagonistów jest nie tylko najważniejszym, ale jednym z najciekawszych aspektów tego filmu. Większość osób, mówiąc o Maki, jako jeden z pierwszorzędnych, o ile nie pierwszorzędny, porusza temat macierzyństwa, co wydaje się naturalne, patrząc zarówno na historię tego anime, jak i poprzednie opowieści reżyserki, w których przedstawia swoją matkę. Okazuje się jednak, że dla Mario Kady głównym tematem filmu nie jest macierzyństwo. Co więcej, powiedziała, że wręcz nie zamierzała napisać filmu o postaci matki, a zwłaszcza wpisywać to swojej własnej rodzicielki, jak to zrobiła przy Anthem of the Heart czy Hanasaku Iroha. Zaznacza ona, że głównym tematem filmu są po prostu więzi międzyludzkie i to, jak osoby na siebie wpływają, jaki wpływ ma na nie upływ czasu, niż samo w sobie macierzyństwo. Tak więc w przeciwieństwie do reżysera Mamoru Hosody i jego filmu Wilcze Dzieci, który stworzył po śmierci swojej mamy, aby niejako upamiętnić i stworzyć pochwałę macierzyństwa, Mario Kada wybrała ten typ więzi z innego konkretnego powodu. Podczas rozważań nad historią filmu zaczęłam myśleć w kategoriach silnej więzi, związku, który się nie rozpadnie. Ostatecznie uznałam, że relacja rodzi-dziecko będzie najbardziej odpowiednia. Jeśli chodzi o siłę, to samo może dotyczyć kochanków i małżeństw, ale kochankowie i małżeństwa mogą zostać rozwiązane, jeśli chcą, ale rodzić dziecko to związek, który nigdy nie może zostać zerwany. W pewnym sensie jest to klątwa, ale właśnie takiego związku z drugą osobą chciała Makia. Nie miała ona nigdy związku rodzicielskiego, dlatego dla niej najsilniejszą więzią wydaje się być ta między rodzicem a dzieckiem. Tak więc wybór ten nakierowany był pod charakter, jak i uczucia protagonistki. Można więc powiedzieć, że Mario Kada chciała skłonić bardziej do ogólnego spojrzenia na relacje z innymi, nieważne czy to z rodzicami, rodzeństwem czy przyjaciółmi. Mimo tego wszystkiego, widać, że temat macierzyństwa i sam obraz matki tkwi nieustannie w głowie Mario Kady bardzo mocno. Ostatecznie nie ukrywała ona, że temat rodzicielstwa jest istotny, ale tym razem sytuacje i relacje nie są przedstawieniem jej własnych, jednak zawierają jej myśli i emocje. Zamiast o własnej matce, myślała o matkach wokół siebie, przyjaciołach i ludziach, których spotkała w przeszłości. Wpływ miał również to, jaki obraz matki miała jako dziecko. Wspomniała także, że chciała ukazać różne formy rodzicielstwa, pokazując, iż relacja rodzic-dziecko może kształtować się na wiele sposobów i żaden z nich nie jest zły, gdyż miłość przybiera różne kształty i wieloma drogami można ją wyrażać. Patrząc więc na przedstawienie historii Maki, ale też to, jak reżyserka wypowiada się obecnie bardziej pozytywnie o swojej matce w wywiadach, odnieść można wrażenie, że tak jak przy Hanasaku Iroha bardziej zaczęła rozumieć jej uczucia, tak przy Maki, jak powiedział twórca kanału Beyond Ghibli, Mario Kada przebaczyła swojej matce i całkowicie zgadzam się z tą wypowiedzią. Warto przyjrzeć się też kwestii czasu w filmie i tym, co za sobą niesie, gdyż jest to oczywiście nierozerwalne z poprzednimi tematami. Mario Kada stanęła w swoim debiucie przed wyzwaniem, gdyż musiała parę dekad skompresować do kilkudziesięciu minut. Podejmowanie decyzji, w jakim wieku przedstawiać bohaterów, o ile robić przeskoki czasowe i na jak długo zatrzymywać się w poszczególnych punktach, jest bardzo trudne i potrafi być zgubne, ponieważ łatwo w takich przypadkach o brak balansu, który mocno rzutowałby na całą opowieść. Reżyserce udało się wyjść z tego obronną ręką.
Najmocniejszy nacisk położony został na etapy dzieciństwa i wczesny rozwój dziecka, którym zajmuje się bohaterka. Patrząc na późniejsze etapy historii, działa to bardzo dobrze, gdyż wywiera mocne wrażenie, kiedy w kulminacyjnym momencie widz, tak jak Makia, przypomina sobie początki tego, jak między bohaterami budowało się przywiązanie. W końcu tym, co ludzie, a zwłaszcza rodzice najczęściej wspominają, jest okres dziecięcy. Co ciekawe, początkowo filmy miały znaleźć się napisy, mówiące o ile lat później rozgrywa się akcja w kolejnych etapach historii, gdy dochodzi do przeskoków czasowych, aby łatwiej było zrozumieć, ile czasu minęło. Ostatecznie jednak reżyserka stwierdziła, że nie chce ich robić, co czasami potrafi być nieco dezorientujące, ale nie jest też wielkim problemem. Z tematem czasu jest też związany inny ważny aspekt, który Mari Okada chciała poruszyć w swoim filmie. Chodzi tutaj o nierozerwalność, a konkretniej to, że nic nie jest nierozerwalne na zawsze. Chciała przedstawić historię zarówno o spotkaniach, jak i rozstaniach, gdzie nie tylko Makia, ale każda postać będzie musiała się z tym zmierzyć. Mówiąc. Jedna z postaci mówi w filmie, kiedykolwiek kogoś spotkasz, zawsze nastąpi rozstanie. Ale zrobienie tego filmu dało mi możliwość poznania ciebie, poznania wielu ludzi i chciałam przekazać, że nawet jeśli dość często spotkania prowadzą do rozstań i bólu, nadal warto spotykać ludzi i doświadczać życia. Poruszanie tematu rozstań wydaje się naturalnym punktem, gdy tworzy się historię opartą na upływie czasu i relacjach międzyludzkich, a połączenie tego wszystkiego owocuje przejmującą i mocno poruszającą opowieścią. Fakt faktem, że czasami Mari Okada pod względem scenariusza nieco zbyt mocno szarżuje, próbując wywołać u widza łzy, a nawet płacz w wielu momentach, czasami można mieć wrażenie, że w zbyt wielu. Ale nie będę ukrywał, że często to na mnie działało, a niektóre momenty uderzyły we mnie naprawdę mocno, zwłaszcza w bardzo emocjonalnym, nader udanym finale, skłaniając mnie do przemyśleń po seansie. Mimo, że nieco już o dwójce bohaterów, a szczególnie ich więzi zostało powiedziane, to warto pochylić się nad nimi jeszcze trochę, ale także przyjrzeć się innym postaciom z tego anime. Zapytana o to, czy coś sprawiło jej trudności przy tworzeniu bohaterów do jej filmu, reżyserka powiedziała, że relacja Maki i Ariela była dla niej wyjątkowo trudna do stworzenia, gdyż nie są oni faktyczną rodziną, którą łączą więzy krwi, a do tego ich wygląd wraz z upływem czasu staje się coraz bardziej niezrównoważony, co wpływa na konflikty i sytuacje wokół nich, o czym już wspominałem. Mimo tego reżyserka szukała naturalnego połączenia między ich emocjami, a tymi, które występują między normalnym rodzicem i dzieckiem. Znalezienie tej równowagi było dla niej naprawdę trudne, ale ostatecznie satysfakcjonujące. Makia jako główna bohaterka była ciekawą postacią, która nie tylko jest bardzo wrażliwa i opiekuńcza, ale w pewnym momencie wydaje się, że obraz matki, który ma w swojej głowie, staje się niejako jej obsesją, która nieco ją blokuje, nakazując jej poświęcać całą siebie dla dobra Ariela. Ariela, który im starszy, tym bardziej zaczyna się od niej oddalać, idąc w swoją stronę. Obserwowanie zmieniającej się relacji od maleńkości dziecka do jego dorosłości było czymś interesującym, zwłaszcza, że nie jest to coś częstego w anime, a jednocześnie zostało zbudowane w taki sposób, że widz jest w stanie nie tylko zrozumieć, ale i wczuć się w uczucia bohaterów. W dodatku osobiście, przedstawienie relacji rodzic-dziecko wydaje się dla mnie ciekawsze i bardziej poruszające niż przedstawienie romansu, który bez problemu można by wpasować w historię tego typu. Cieszę więc, że twórczyni się na to nie zdecydowała. W jednym z wywiadów Mari Okada powiedziała, że chciała stworzyć historię, w której jest kilka linii, a postaci na tych liniach poruszają się swobodnie, w wyniku czego historie innych nakładają się na historię Maki i Ariela. Takim sposobem seans co jakiś czas wraca do postaci Layli, czyli porwanej przyjaciółki głównej bohaterki, która urodzić miała syna księcia, ale i Krima, kolejnego lorfa próbującego ją uratować. Seans więcej czasu poświęca zamkniętej w zamku Layli, której swoboda ogranicza się do możliwości okazjonalnego zejścia do miejsca, w której zamknięte są smoki, których ludzie używają w celach bojowych. Historia ukazuje jej dramat i rozpacz spowodowane trudną sytuacją. Zdecydowanie najlepsze sceny tego wątku pojawiają się, gdy schodzi ona, aby przyglądać się uwięzionym smokom i mówić do nich, wyrażając w ten sposób swoje uczucia. Wtedy to bardzo wyraźnie widać jej emocje i pozwala to zrozumieć, z czym się mierzy. あなたたちは翼を持っているのに、どうしてここから飛んでいかないの？
Niestety podczas seansu odniosłem wrażenie, że ten wątek oraz wątek Krima, połączony z napiętą sytuacją polityczną kraju jako tłem, otrzymały zbyt mało czasu, przez co nie mogły w pełni wybrzmieć. Co boli tym bardziej, że postać Krima była bardzo ciekawa. W jednej ze swoich wypowiedzi reżyserka w taki sposób opisała tę postać. Czas był ważnym tematem w tym filmie. Krim miał wrażenie, że Leyla i Makia przyspieszają czas. Nie tylko rasy takie jak Lorw, które żyją przez długi czas, ale także zwykli ludzie, tacy jak ty i ja. Zdarza się to samo. Jeśli jedna osoba jest w stanie zostawić przeszłość za sobą i iść naprzód nieco szybciej niż ta druga osoba, to to boli. I właśnie to chciałem przedstawić. To fantazja, ale prawdziwa. To sytuacje, do których możemy się odnieść. Kiedy spojrzy się na tę postać z tak przedstawionej perspektywy, nabiera ona więcej barw. Jest to osoba, która widzi swoich przyjaciół w zupełnie innych sytuacjach życiowych, samemu niekoniecznie mając co ze sobą zrobić, stojąc w miejscu, co popycha go do desperackich czynów, czyniąc z niego postać pełną rozpaczy. Pod koniec mówienia o historii i postaciach warto wspomnieć o tytule filmu, a dokładniej tym, jak bardzo problematyczne było jego wymyślenie. Początkowo tytuł anime miał brzmieć po prostu Makia, jednak reżyserka dostała przykaz, aby wymyślić długi tytuł mówiący o Okadzie, ponieważ jej anime zawsze mają długie tytuły. Jednakże jak się okazuje, Mari Okada jest bardzo słaba w wymyślaniu nazw. Tylko 3 anime ze wszystkich przez nią napisanych mają tytuły wymyślone przez nią samą, gdyż zazwyczaj na wspólnych spotkaniach, kiedy to podejmuje się takie decyzje, jej propozycje przegrywały. Na przykład w przypadku Hanasaku Iroha nazwa była pomysłem osoby pracującej przy scenariuszu, Tatsuo Higuchiego. Jak sama mówi, długie tytuły są trudne, przez co ekipa musiała przejść wiele rozmów, które i tak nie przyniosły skutku. Ostatecznie zostało zwołane zebranie w tej sprawie. Na tablicy zapisano wiele opcji, ale nie było niczego, co pasowałoby każdemu. Ostatecznie wypisali parę słów kluczowych, których chcieliby użyć w tytule. W taki sposób na tablicy znalazło się m.in. słowo obietnica. Gdyż jak powiedziała Okada, obietnica to piękna rzecz, ale może też ograniczać ciebie lub kogoś innego. Może być kajdanami lub zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Obietnica ma plusy i minusy, ale jest źródłem wsparcia. Łącząc to ze słowami wymyślonymi przez zespół promocyjny i dokonując mieszanki, otrzymano When the Promised Flower Blooms, czyli kiedy zakwitnie obiecany kwiat. Inną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest świat, w którym Makia została osadzona. Poprzednie historie tworzone przez Mari Okadę rozgrywały się w prawdziwym świecie. W przypadku swojego reżyserskiego debiutu postanowiła od tego odejść, umieszczając opowieść w fikcyjnej krainie. Doszła do wniosku, iż poza tym, iż po prostu bardzo lubi fantasy, to chciała ona wyrazić emocje w taki sposób, który możliwy jest tak naprawdę tylko poprzez fantazję. Powiedziała także, że uczucia, które chciała przekazać, były na tyle silne, że dramat osadzony we współczesnym świecie mógłby być aż nadzbyt realistyczny i trudny do przyjęcia, a nawet mógłby wydawać się wręcz fałszywy. Chciała, żeby sam świat, w którym rozgrywa się opowieść, przekazywał informacje. Stąd w historii pojawiają się żeńskie smoki nazywane Renato, które używane są do celów wojennych. W czasie, w którym rozgrywa się akcja, została ich garstka, ich liczba maleje, trawiona przez tajemniczą chorobę. Smoki stają się w ten sposób symbolem izolacji, rozpaczy spowodowanej uwięzieniem i samotności. Podobnie lud Lorw służy do zobrazowania pewnych procesów i uczuć. Mari Okada powiedziała, że chciała opowiedzieć historię o pięknych ludziach, którzy żyli w pięknym miejscu, ale gdy wychodzili do świata zewnętrznego, brudzili się, nabierając różnych uczuć i emocji. Wpadła ona na pomysł, aby wioska Lorw była miejscem bardzo sterylnym, bez żadnych ptaków i ryb, gdyż jak powiedziała, to tak piękni ludzie, że inne istoty nie mogły żyć na ich wyspie. Chciała także, aby lokacje i postacie pod względem ich wyglądu, a następnie emocji pasowały do siebie. Z tego powodu wymyślono, aby wioska ludu Lorw, budynki i mosty wrzeźbione były z jednej skały, pokazując, że to coś, czego ludzie nie byliby w stanie osiągnąć, dowodząc długowieczności ludu mieszkającego na wyspie. Tomoaki Okada, który był scenografem oraz projektantem koncepcyjnym, wspomniał, że podczas tworzenia lokacji do filmu wyobraził sobie, że wioska długowiecznych jest obszarem mieszkalnym stworzonym niezwykle starannie, nie w sposób przemysłowy. Dlatego jest tam wiele krzywizn i m.in. dlatego budynki wykute są w wapiennych skałach. W dodatku to właśnie on wraz z reżyserem artystycznym Kazugim Higashijim, czyli osobą koordynującą, aby tła w filmie tworzyły spójny świat, zasugerowali, aby umieścić w wiosce kwiaty, by nie było w niej zbyt pusto. Jak kilkukrotnie zaznaczała reżyserka, znalezienie równowagi w kreowaniu świata potrafiło być szczególnie trudne. W
Finalnie, mimo że kwiaty pojawiają się na wyspie, to nie jest ich wiele, gdyż twórcy wpadli na inny pomysł. Umieścili oni w historii Hibiol, czyli materiał, którego tkaniem zajmuje się lud Lorw. Tylko oni są w stanie zapisywać w niego informacje, swoje myśli i uczucia, tkając go, a następnie odczytując. Nie dość, że okazuje się w późniejszej historii mieć on symboliczne znaczenie dla bohaterów, to jest to materiał, którego lud Lorw używa w ramach handlu wymiennego ze światem, aby mieć czego żyć. O trudnościach związanych z kierowaniem świata wspomniał też producent Kenji Horikawa, mówiąc o wyzwaniach stojących przy tworzeniu fantastycznego świata. Tą oczywistą jest tworzenie wymyślonego świata od zera, gdzie nie ma licznych zdjęć czy wideo jako inspiracji i punktów odniesienia, jak w przypadku anime osadzonych w prawdziwym świecie. Poza tym wspomniał również o tym, że w Japonii jest niewielu artystów, którzy potrafią bardzo dobrze stworzyć żywy i robiący wrażenie świat. Ostatecznie w wyniku tego, że bohaterowie co jakiś czas się przeprowadzają, akcja szybko zabiera nas z wioski, przenosząc do paru innych, różnorodnych lokacji, takich jak monumentalna stolica państwa, Mezarte, czy miasto kuźni i kominów, Dorei. Świat przedstawiony w filmie wydaje się być naprawdę rozległy i żywy, ale jednocześnie przez to, że film nieszczególnie mocno skupia się na prezentowaniu jego zakamarków, to nie dowiadujemy się o nim zbyt wiele. Co z jednej strony jest szkodą, gdyż ma on potencjał na coś naprawdę ciekawego i ma się poczucie zmarnowanego potencjału, a z drugiej, scentralizowanie na protagonistach na pewno zwiększyło emocjonalny wydźwięk całości. Zdecydowanie jednym z najjaśniejszych, ale i najważniejszych aspektów filmu jest strona wizualna, a co za tym idzie, preprodukcja i produkcja filmu, której należy się przyjrzeć. Cały proces zapoczątkowany przez słowa Horikawy o anime 100% Okady i trwający aż do premiery filmu zajął około 5 lat, z czego preprodukcja trwała ponad 3 lata, a sama produkcja, w skład której wchodzi animowanie, około 1,5 roku. Przed Mario Kadą stanęło ogromne wyzwanie – wyreżyserować film, nie mając wcześniej doświadczenia w animowaniu i reżyserowaniu poza krótkometrażowym filmem dla dorosłych kilkadziesiąt lat wcześniej. Jak mówi twórczyni, jedną z pierwszych różnic między byciem wyłącznie scenarzystką a reżyserką jest to, że napisanie scenariusza zazwyczaj zajmuje jej około 1,5 miesiąca, po czym opuszcza ona pokład. W przypadku reżyserii musiała być przez cały długi proces na miejscu. Zwłaszcza, że producent Horikawa powiedział, że warunkiem pozwolenia Okazie na pracę jako reżyser jest bycie zaangażowanym we wszystkie części projektu, a w szczególności musiała brać udział we wszystkich spotkaniach, zwłaszcza tych rysunkowych. Choć Mario Kada przyznaje, że na początku wiele nie rozumiała, to zawsze dodaje, że było to bardzo przydatne, gdyż pozyskała sporo wiedzy i rozjaśniły się jej pewne kwestie, których wcześniej nie pojmowała. W tym miejscu pojawia się kolejna różnica. Jako reżyserka Mario Kada mogła uczestniczyć w takich rzeczach jak mimika twarzy, pojedyncze gesty czy sceneria. Mogła powiedzieć, co jej odpowiada, a co powinno zostać zmienione. Jak się jednak okazało, szczególnie na początku, miała z tym kłopoty. Niekiedy odpowiednie przekazanie swojej wizji i wyrażenie, czego dokładnie chce, sprawiały jej trudności. Nie zajmuje się ona profesjonalnie rysowaniem, więc nie zawsze potrafiła coś narysować czy sensownie opisać, gdyż jak wspomina, często miała poczucie, że animatorzy rozumieją siebie nawzajem, potrafią czytać między wierszami, ale ona jako z zawodu scenarzystka była poza tym. Z tego powodu początkowo myślała, że jest w gorszej sytuacji niż przedtem, jak była tylko scenarzystką i z tego samego powodu miała tendencję do powstrzymywania się przed tym, co chciała powiedzieć. Prędko jednak zdała sobie sprawę, że jeśli nie powie tego, co chce, to wiele elementów zrobionych zostanie inaczej niż zaplanowała. Dlatego pracowała nad tym, jak wyjaśniać, czego pragnie i przedstawiać swoje pomysły. Ostatecznie dzięki odpowiedniej ilości czasu na zdobycie wiedzy, otwarcie się na siebie pracowników oraz zebraniu bardzo utalentowanych ludzi, Marii udało się dojść do momentu, w którym ze znacznie większą łatwością i swobodą przekazywała swoje wizje, dzięki czemu mógł powstać taki film jak Makia. Z pewnością pomocny w tym wszystkim był jeden z jej talentów, o których wspominał Kenji Horikawa. Mówiąc obrazowo, Mari jako pisarka miała broń w postaci słów, co pomagało jej wyrazić niektóre ze złożonych pomysłów ekipie. Gdyby jednak ekipa nie miała tak dużego talentu, prawdopodobnie prosiłaby o znacznie więcej instrukcji, ale ponieważ mieli wielki talent, byli w stanie wziąć jej koncepcje i pomysły i pozwolić tym pomysłom rosnąć i być kreatywnymi na własną rękę, aby stworzyć ten niesamowity świat. Sami byli zmotywowani do tworzenia tego typu rzeczy. Mari jest bardzo spostrzegawcza i to kolejny z jej talentów. Potrafi natychmiast zauważyć, że ktoś zmaga się z jakąś sceną lub jakimś zadaniem. Gdy to zauważa, to pyta, dlaczego tak się dzieje i jest naprawdę dobra we wspieraniu ich i braniu tego pod uwagę. W wypowiedzi tej padło słowo motywacja. Jak się okazuje, to właśnie ten aspekt według Mario Kady był jednym z najtrudniejszych,
gdyż utrzymanie organizacji i motywacji zespołu było jednym z jej głównych zmartwień. Czytając autobiografię Mari Okady pod tytułem Front Truant to Anime Screenwriter, maluje się obraz samotniczki, która nie przepada za zbyt długim przebywaniem wśród ludzi. W paru wypowiedziach sama przyznała, że bardzo lubiła samotny aspekt swojej pracy jako scenarzystki, gdyż nie przepadała za interakcjami. Z tego powodu miała przez pierwszy rok problemy, ponieważ nie dość, że po raz pierwszy musiała spotykać się z tak dużą ilością ludzi, to w sporej mierze na jej barkach spoczywał ciężar utrzymania nastrojów i motywacji. W przypadku seriali telewizyjnych, już po pierwszym odcinku twórcy otrzymują odpowiedź, jak coś się przyjęło, co może zmotywować do dalszej pracy. Ale w przypadku filmu trzeba dobrnąć do końca, gdzie proces często potrafi być mozolnym, a mimo to należy utrzymać motywację innych i własną. Zazwyczaj pracowałam nad scenariuszem w domu. Nie puszczam muzyki, kiedy pracuję, więc moje biurko to tylko ja i dźwięki mojej klawiatury. Jednak pokój, w którym tworzono makie, był inny. Dźwięki ołówków, przewracanych kartek, a kiedy nadszedł czas, abym sprawdziła pracę, również stałam się częścią tego hałasu. Finalnie Mari Okada przyznała, że po pierwszym roku trudności spotykanie się z ludźmi i liczne interakcje stały się dla niej przyjemne, a ona zżyła się ze swoimi współpracownikami, dochodząc do punktu, gdzie niemalże codziennie kłócili się, ale oczywiście nie we wrogi sposób, o różne punkty fabuły. Całe to doświadczenie sprawiło, że Mari jeszcze silniej dostrzegła, jak wiele zależy w produkcji od innych, a zwłaszcza jak wpływa na nią motywacja każdego z osobna. Kiedy zaczynałam reżyserować, wiedziałam, że w tym wszystkim chodzi o jedność i wysiłek grupowy, ale nie wiedziałam, jak wiele zależy od każdego z osobna i jak duży wpływ ma pojedyncza osoba na grupę. To układanka, a każdy jest jej elementem. Przy produkcji Maki nowością dla Mari okazało się nawet to, jak pisała scenariusz. Nie było osoby, z którą musiała skonsultować to, co napisała, nikogo, z kim miałaby iść na kompromis, czy reżysera, który wprowadziłby jakieś zmiany. To ona nim była. W dodatku, producent Horikawa nie zwracał jej żadnych uwag. Widząc scenariusz, mówił tylko: napisz to, co naprawdę chcesz napisać, możesz zrobić, co chcesz, albo to wygląda dobrze. Takim sposobem Mari Okada stała się dla samej siebie najgorszym wrogiem i krytykiem, wielokrotnie zastanawiając się nad różnymi aspektami swojej pracy, często zmagając się sama ze sobą i wahając nad poszczególnymi fragmentami, przepracowując je. Wszystko było tym trudniejsze z powodu tego, że mimo iż seria Maki była jej głównym projektem, to w międzyczasie pracowała także nad paroma innymi seriami oraz pisała wcześniej wspomnianą autobiografię, przez co jej harmonogram był bardzo napięty, co ostatecznie skończyło się olbrzymim przemęczeniem. Mój mózg był tak zmęczony, że nie myślałam jasno. Postanowiłem wrócić do domu na piechotę, nie zdając sobie sprawy, że zajmie mi to 4 albo 5 godzin. Pociągi jeszcze nie ruszyły, więc zaczęłam iść i było mroźno i zimowo. To było trudne. Finalnie udało się jednak to zrobić. Dzięki talentowi, wytrwałości i ciężkiej pracy całego zespołu udało się ukończyć długoterminowy projekt. Kilkukrotnie w omawianych przeze mnie tematach pojawiały się słowa talent i utalentowani ludzie. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, kto tak właściwie poza reżyserką kryje się za tymi słowami. Jedną z najważniejszych osób pracujących nad Makią jest ta kryjąca się za dość wyjątkowym tytułem, Core Director, czyli Tadamashi Hiramatsu. Wcześniej pracował on przy takich produkcjach jak Tengen Toppa Gurren Lagann, Kiseiju czy Yuri on Ice, gdzie pełnił różnorakie funkcje, od wykonywania animacji, poprzez odpowiadanie za projekty postaci, aż po wykonywanie storyboardów, czyli wizualnego scenariusza wykonywanego na specjalnych arkuszach, który przedstawia, zazwyczaj za pomocą prostych rysunków, sceny kadr po kadrze, zawierając dialogi oraz uwagi dla animatorów. Do pracy nad filmem anime Hiramatsu został zaproszony przez producenta Horikawę, który poprosił paru ludzi, w tym Mari Okadę, o to, aby do produkcji Maki wybrali twórców, których poznali w przeszłości, z którymi mieli miłe wspomnienia i których uważali za odpowiednich ludzi do tej pracy. Horikawa ogłosił, że Makia będzie jego ostatnim filmem, w którym będzie pracował jako producent, gdyż po jej premierze odejdzie, aby w pełni zająć się zarządzaniem firmą. Z tego powodu samemu zaprosił do pracy nad Makią paru twórców, w tym właśnie Hiramatsu. Sam zainteresowany przyznał, że dość mocno się zdziwił, gdyż początkowo spodziewał się, że film będzie współczesnym dramatem, dlatego był mocno zaskoczony, ale przyjął on ofertę. Na wstępie producent zaproponował mu wykonanie storyboardów dla jednego segmentu historii, a dokładniej do części rozgrywającej się w mieście Dorail, w którym to akcja nieco spowalnia. Jest to środek opowieści, co jak się okazało pasowało Hiramatsu idealnie.
Nigdy wcześniej nie pracowałem nad animacją z gatunku high fantasy, więc nie byłem pewien, czy podołam temu zadaniu. Jednak elementy scenariusza pokrywały się z tym, co mnie interesuje, a postacie mnie pociągały, więc im więcej scenariusza czytałem, tym mniej się martwiłem. Producent Horikawa wyznaczył mi środek historii, w której widz zaczyna się nudzić. Coś niezbędnego dla każdej opowieści. Pomyślałem, wow. Horikawa naprawdę rozumie moje zainteresowania. Dzięki temu byłem w stanie zwizualizować obrazy od pierwszego przeczytania scenariusza. Część, za którą byłem odpowiedzialny, to miasto z dużym kamiennym młynem wodnym, które można zobaczyć w filmie promocyjnym. Było to zupełnie inne i interesujące po tym, co było wcześniej, czyli wioską Lorf i Mezarte. Interesujące było przedstawienie zmian w relacjach między Makią i Arielem. Najciekawszą rzeczą w reżyserii jest przedstawienie zmian w relacjach i emocjach między ludźmi. Skupiłem się głównie na tym, jak to przekazać. Pod wodzą Tadashi Ohiramatsu, miasto pełne kominów i kuźni żelaza, wydaje się bardzo pełne. Widać w nim mnóstwo ludzi, którzy zajęci są swoimi sprawami, tworząc wrażenie życia i ruchu, co bardzo uwiarygadnia świat. Jednocześnie to czas, kiedy Ariel powoli staje się dorosły, przez to relacja między nim a jego przybraną matką ulega przemianom, co seans dobrze ukazuje. Na tym jednak rola Hiramatsu się nie zakończyła. Korzystając z jego wszechstronności, w miarę postępowania projektu dodawano mu kolejnych zadań i funkcji. Ostatecznie sprawował on nadzór nad animacją, wykonał kilka projektów pobocznych postaci, a także udzielał wskazówek i rad Marii Okadzie oraz asystentowi reżyserki Toshii Shinohashi. Stał się więc osobą niezwykle ważną dla tego filmu, dlatego producent Kenji Horikawa stwierdził, że chciałby nadać mu jakiś specjalny tytuł zawodowy, oddający to, jak ważny był dla całego projektu. Po licznych dyskusjach ustalili, że tytułem tym będzie Core Director, w wolnym tłumaczeniu główny reżyser. Co ciekawe, mimo że Marii Okada sama nie jest animatorką, to wykonała ona nieco storyboardów do niektórych scen. Często powtarza, że uwielbia rysować i malować, a przed rozpoczęciem unikania szkoły należała do klubu artystycznego. Przyznaje ona, że początkowo jej storyboardy nie były zbyt dobre i pracownicy nie mieli pojęcia, o co chodzi, ale z czasem szło jej coraz lepiej. Co prawda nie wykonywała samodzielnie całych scen, ale rysowała fragmenty, m.in. do jednej z kulminacyjnych scen w finale. Pod koniec pochwalił ją nawet główny animator, Toshiyuki Inoue, który zapytał się jej, czy nie chciałaby następnym razem zrobić kluczowej animacji, czyli kluczowego momentu definiującego ruch i wygląd sceny, jednak bez faktycznego ukończenia danego cięcia. Ta stwierdziła jednak, że widząc tak wielu ludzi z olbrzymimi talentami, którzy pracowali nad Makią, nigdy im nie dorówna, więc nie planuje tego robić. Samego tworzenia storyboardów nauczył Okadę wspominany już asystent reżysera Toshiya Shinohara, którego zadaniem było wspieranie reżyserki Okady zza pleców. Miał słuchać pomysłów i wcielać je w życie, czasami przedstawiając kilka różnych opcji i prosząc reżyserkę o podjęcie wyboru. Okada kilkakrotnie mówiła, jak dużą był dla niej pomocą, mówiąc jej, jak organizować spotkania dla poszczególnych sekcji, jak myśleć jak reżyser i wiele innych. Inną ważną postacią, o której należy wspomnieć, jest projektant oryginalnych postaci, Akihiko Yoshida. Jest to osoba, która zazwyczaj zajmuje się tworzeniem projektów do gier wideo. Odpowiadał m.in. za projekty do niektórych odsłon Final Fantasy, czy za projekt głównej postaci do Nier Automata. Mario Kada od dawna uwielbia jego pracę, poznając je po raz pierwszy w grze Tactics Ogre z 1995 roku. Gdy reżyserka zobaczyła jego projekty, stwierdziła, że nieco odbiegają od tych, które zazwyczaj pojawiają się w japońskich produkcjach, oraz że mają w sobie coś, dzięki czemu się nie starzały, co idealnie pasowało jej do tematyki produkcji. Jak wspomina twórczyni przy pracy Yoshidy, ale i Yuriko Ishii, która również odpowiadała za projekty postaci, nadzorując je na przestrzeni całego projektu, pojawiło się spore wyzwanie, gdyż o ile samo narysowanie zmieniającego się wraz z kolejnymi latami Ariela nie było problemem, tak większe trudności stanowiło ukazanie tego, że inne podrzędne postacie również się starzeją, co trzeba było zrobić w taki sposób, żeby widz zrozumiał, że ogląda starsze wersje znanych mu już postaci. Co do projektów postaci, warto wspomnieć, że Marii Okada chciała, aby miały one uniwersalny urok. Dlatego do współpracy zaprosiła dwie osoby, które wcześniej ze sobą nie pracowały i pochodziły z innych miejsc, gdyż jak zostało już wspomniane, Akihiko Yoshida tworzył projekty do gier, natomiast Yuriko Ishii pracowała już wcześniej nad seriami Mario Kart. Reżyserka powiedziała, że oboje rysują delikatne obrazy i chciała zobaczyć, jak ich delikatność będzie pasować zarówno do postaci męskich, jak i żeńskich.
Warto teraz wrócić do świata, w którym osadzona jest Makia. Za jego projekt odpowiadał wspominany już Tomoaki Okada, który rozrysował to, jak wyglądać mają poszczególne lokacje, smoki, plemię lorfów i pozostałe elementy. Większość z tych rzeczy stworzył wykorzystując jedynie drobne wskazówki ze scenariusza, bez szczegółowej instrukcji. Dobrze pokazuje to, że artyści podczas pracy mieli dużą swobodę, dzięki czemu mogli wykazać się swoim talentem. Pokazuje to też jedna z wypowiedzi producenta Horikawy, który wspominał o tym, że w przeciwieństwie do reżyserów ze ściśle określoną wizją obrazu, którzy często sztywno stosują ją wobec swoich pracowników, mówiąc w jaki sposób mają coś zrobić, Okada dawała swoim pracownikom dużo swobody, pozwalając robić to, co chcieli, a następnie wyciągając z nich to, co chciała, będąc niczym klej spajający wszelkie talenty, ale i wykorzystujący ich pełni możliwości. O czym wspominał pracujący nad Makią reżyser artystyczny Kazuki Higashichi, który tak skomentował pracę z Mario Kado. Jeśli chodzi o kierownictwo artystyczne, to cóż, gdyby był fortepianem i tworzył muzykę tylko za pomocą połowy klawiszy, to Okada chciała, żebym używał wszystkich 88. Będąc tak blisko źródła ciepła, jakim jest reżyserka Okada, czułem, że jestem w stanie wykonać dobrą robotę, wykorzystując to ciepło. Jesteśmy więc w dobrym miejscu, aby docenić talent Tomoakiego Okady i to, jaki świat udało mu się stworzyć pod względem wizualnym, gdyż ten element w Maki wypada fenomenalnie. Seans zabiera nas do kilku różnorodnych lokalizacji, z których w każdej przedstawiony jest różny styl architektoniczny. Sam projektant świata wspomniał o tym, że tworząc wiejski dom, do którego trafiają bohaterowie, użył nutki secesji i starał się trzymać bliżej natury. Natomiast na królewskie miasto Mezarte miał dwa pomysły, ale jeden był zbyt surowy i podobny do Doreil, dlatego podkreślił gotycką atmosferę Mezarte, prezentując strzeliste wieże i masę ozdobnych wzorów, które świadczyć mają również o bogactwie miasta. Doreil w ramach kontrastu uczynił bardziej surowym, gdzie jednocześnie powraca temat tego, że sam świat ma przekazywać widzowi informacje, gdyż jak wspominają twórcy, to zaawansowane miasto Kuźni Żelaza miało pokazać bohaterom, że czasy się zmieniają, co miało być odniesieniem do zmieniającej się więzi rodzica i dziecka. W przypadku budowy świata warto wspomnieć też o szczegółowości anime i dbałości o detale. Na przykład młyn wodny w mieście Doreil miał nieco przypominać ruch zegara, podkreślając upływ czasu. Nie sposób pominąć też pięknie wyglądających teł, które szczególnie wyróżniają się w wiosce Lorf na samym początku, gdy ukazywana nam jest lokacja na tle błękitnego nieba. Twórczyni anime kilkakrotnie wspomniała również, że dużą uwagę skupiła na mroku i temu, jak przestawiony i ważny jest w filmie. Na pewnym etapie produkcji członkowie zespołu mówili, aby nieco niektóre sceny rozjaśnić, ale Mari Okada obstawała przy swoim. Chciała ona dopasować emocje bohaterów do tła, myśląc, że używając dużo czerni, będzie w stanie wydobyć jeszcze bardziej emocjonalne wzloty i upadki postaci, gdyż jak wspomniała, czerń ma w sobie pewien rodzaj ciepła. Z tego powodu poprosiła personel o duże ilości czerni, co okazało się dość trudne w praktyce i sprawiło trochę kłopotów. Przez to miała wątpliwości i rozmyślała, czy z tego nie zrezygnować, ale ostatecznie podobne pomysły od niej odeszły i ekipie udało się wykonać jej polecenia. Jednakże to, że Makia wygląda tak dobrze nie tylko pod względem teł czy wyglądu świata, ale i samej animacji, w sporej mierze zawdzięczamy osobie, której nazwisko raz padło już w tym materiale. Gdyż jest to główny animator, Toshiyuki Inoue. Jest to żywa legenda, człowiek, który uznawany jest za jednego z najlepszych animatorów w całym przemyśle anime. Został on nazwany przez reżysera Ghost in the Shell, Mamoru Oshiego, animatorem doskonałym, ze względu na swoją biegłość, umiejętności i zakres ekspresji od deformacji po fotorealizm. Jego praca przy takich produkcjach jak Podniebna Poczta Kiki, Wilcze Dzieci, Akira, Paprika czy Ghost in the Shell do teraz robią olbrzymie wrażenie. Wcześniej Inoue nie pracował przy wielu produkcjach PA Works. Dołączył do Maki z tego samego powodu co Hiramatsu, czyli na prośbę producenta Horikawy, który był jego znajomym i z którym wcześniej już współpracował. Ściągnięcie kogoś do projektu poprzez znajomość jest częstym przypadkiem w przemyśle anime. Producenci do swoich projektów zgarniają znane im osoby lub animatorzy przychodzą, gdyż wiedzą, że dany producent lub reżyser daje im nieco wolnej ręki. Czasami nawet pojawienie się przy projekcie jakiegoś popularnego animatora, jak było w przypadku Inoue, może przyciągnąć do anime innych animatorów, którzy po prostu chcą z nim pracować. Wracając jednak do samego głównego animatora.
Przy filmie Machia When the Promised Flower Blooms wykonał on tytaniczną pracę, gdyż brał on udział przy około 1/3 ujęć Machi. Wykonał masę kluczowej animacji oraz tak zwane layouty, czyli rysunki będące wizualnym rozwinięciem pomysłów ze storyboardów, szczegółowo opisujące pracę animatorów i ludzi od teł, często nazywane prawdziwym szkieletem animacji, które potem trafiały do innych animatorów, aby je zanimowali i dopracowali. Odpowiadał za część z najbardziej skomplikowanych animacyjnie scen filmu. M.in. narysował niektóre sceny ze smokami, które jako olbrzymie stworzenia są naprawdę trudne do przestawienia w ruch. W filmie ich animacja wygląda świetnie. Narysował on również scenę z koniem, z czego zresztą słynie, gdyż sceny z końmi są często jednymi z najtrudniejszych do wykonania w animacji z powodu skomplikowanego do przestawienia ruchu. Dlatego też często do ich zaprezentowania używa się CGI, co uczyni pracę Inoue tym bardziej imponującą. W serii anime Shirobako, gdzie ukazane jest powstawanie anime od kuchni, pojawia się nawet wspominka o weteranie animacji, który ratuje sytuację rysując konie. Nieco później pojawia się w tym anime scena z dziesiątkami koni, które zostały ręcznie narysowane. I właśnie tę scenę narysował Inoue. Sama Mari Okada tak skomentowała jego pracę. Kiedy przyglądałem layouty i rysunki Inoue, czułam się jak w nowej rzeczywistości i bez przesady, mój puls przyspieszył. Kilka razy nawet głośno wykrzyknęłam: wow. Byłam zaskoczona, jak wiele informacji można wyrazić za pomocą rysunku. Na przykład, jak działa Machia. Złożyłam ogólną prośbę, na przykład. Nie jest zbyt wysportowana, kiedy biegnie. Ale na rysunkach Inoue można zobaczyć nie tylko sposób, w jaki poruszają się jej ręce lub jak podnosi głowę. Patrząc na sposób, w jaki biegnie, można wiele zrozumieć o Machi. Tak więc do wcześniej chwalonych już teł i budowy świata dochodzi jeszcze świetnie oddany ruch postaci, z których każda ma swój własny, charakterystyczny dla siebie. Dużą uwagę zwrócono na ruch, a dokładnie jego naturalność. W jednym z wywiadów Ryuko Ishii wspomniała, że animatorzy pracowali nad tym bardzo mocno, gdyż aby naturalnie przestawić ruch, potrzeba wielu rysunków. A sama Okada naciskała na to, aby naturalnych ruchów było jak najwięcej, gdyż kiedy czynności, które widzimy na co dzień, nie są zrobione prawidłowo, może wyglądać to dziwnie, co pogorszy wrażenia. Mówiła również o tym, że jedną z jej ról jako jednego z reżyserów animacji było nadawanie postaciom ekspresji. Reżyserka bardzo dużą uwagę przykładała do delikatnego wyrażania emocji, dlatego dzięki temu, że Ishii siedziała blisko niej, mogła często podchodzić i pytać, gdy miała jakieś wątpliwości, dzięki czemu mogła lepiej uchwycić wyrazy twarzy. Jednakże na dużej ilości jakościowych rysunków udział Inoue w projekcie się nie kończy. Poza tym, że samemu zanimował wiele scen, to jego praca pozwoliła szkolić młodych animatorów, którzy poprawiając i próbując sprostać jego rysunkom, mogli przyglądać się temu, jak tworzy je weteran i jeden z najlepszych w swoim fachu. Czemu to takie ważne i o tym mówię? Przemysł anime boryka się z wieloma problemami. Poza licznymi przepracowaniami i często bardzo niskimi płacami, jednym z problemów jest brak umiejętności wśród młodych animatorów, co jest skutkiem innego problemu, jakim jest brak wystarczająco dużej liczby animatorów względem coraz bardziej rosnącej liczby nowych anime. Z tego powodu na wyższe stanowiska w animacyjnej drabinie awansowani są ludzie z małym doświadczeniem i czasem niewystarczającymi umiejętnościami, gdyż nie mieli czasu ich nabyć pod okiem kogoś bardziej doświadczonego, ale z powodu braku kadrowych trzeba ich awansować. Rzutuje to często na wydłużenie pewnych procesów, ponieważ w wyniku tego lepsi w tym fachu muszą wprowadzać sporo poprawek, a czasami po prostu wpływa na pogorszenie się jakości. Co prawda w niektórych miejscach istnieją okresy szkoleniowe, ale często wyglądają one tak, że to sam pracownik musi być bardzo zdeterminowany, żeby czegoś się nauczyć, szkoląc się na własną rękę. Zazwyczaj jednak firmy nie są w stanie poświęcić środków na odpowiednie szkolenie. Na przestrzeni lat powstało kilka projektów szkoleniowych dla młodych animatorów, które odnosiły mniejszy bądź większy sukces. Oczywiście najjaśniejszym punktem jest studio Kyoto Animation, które w przeciwieństwie do większości przemysłu anime w znacznej części składa się z pracowników, których sami wyszkolili i którzy są u nich zatrudnieni na umowę o pracę, jednak jest to jedyny w swoim rodzaju przypadek. W tym momencie pojawia się studio PA Works, które w okolicach 2016 roku rozpoczęło swój projekt szkoleniowy dla młodych artystów, jednocześnie zachęcając ich do pozostania w danym studiu, gdyż pracownicy pracujący wyłącznie w jednym studiu animacji to rzadkość. Większość z nich jest freelancerami, skaczącymi od studia do studia, o czym chwilę temu wspominałem. Jednocześnie w podobnym czasie w studiu zaczął powstawać film Machia When the Promised Flower Blooms, a jako że PA Works nie miało wystarczająco wielu swoich pracowników, pod okiem których mogliby uczyć się młodzi animatorzy,
gdyż ich najlepsi artyści często byli mocno przytłoczeni nawałem własnej pracy, to projekt sprowadzający do siebie wiele bardzo utalentowanych nazwisk z różnych zakątków przemysłu wydawał się idealny do tego, aby to w jego ramach szkolili się artyści. Tak więc wielu młodych animatorów miało za zadanie uzupełniać rysunki pomiędzy kluczową animacją, aby nadać płynności ruchom lub czyścić rysunki ze zbędnych linii, dzięki czemu mogli się przyglądać rysunkom weteranów oraz musieli oddać ich styl, co było sporym wyzwaniem, ale świetnie sprawdza się jako forma nauki. Tak więc magia była zaczątkiem ambitnych i pozytywnych przemian w studiu, które niestety z biegiem czasu okazały się nie tak kolorowe. Ostatnie anime od PA Works, do których m.in. należy Pari Bikoumei, w sporej części tworzone są przez koreańskie studio Doctor Movie, a więc dokonywany jest tak zwany outsourcing, kiedy to część pracy wykonuje inne studio z powodu braku pracowników lub napiętego harmonogramu. Sam program szkoleniowy również nie działa tak jak powinien, odbywając się w Toyamie, czyli z dala od stolicy kraju i japońskiej animacji, Tokio, dlatego wielu animatorów po jego ukończeniu wybywa. Do tego sam projekt jest źle zarządzany, odstraszając pracowników, m.in. kiedy po roku szkolenia nie zda się testu na animatora, prawdopodobnie zostanie się wyrzucony. A w dodatku artysta z własnej kieszeni musi wtedy płacić za swój pobyt w ośrodku, w tym nawet za miejsce przy biurku. Na końcu warto wrócić jeszcze do samego Inoue. W pewnym momencie harmonogram projektu zaczął być bardzo napięty, dążąc wręcz do załamania. Główny animator powiedział już po zakończeniu produkcji, że była to najbardziej stresująca praca, z jaką miał do czynienia. Przez taką sytuację musiał on zrezygnować z pełnego rysowania niektórych scen, a twórcy musieli pójść na skróty, używając w niektórych scenach CGI, gdyż inaczej obciążenie stałoby się zbyt duże. Swoją cegiełkę do tego, jak cały film wybrzmiewa, dokłada również muzyka stworzona przez Kawai Kenjiego, który znany jest z komponowania muzyki do Ghost in the Shell czy Mob Psycho. Skomponowana przez niego ścieżka dźwiękowa świetnie buduje klimat filmu, zarówno w spokojniejszych scenach, kiedy usłyszeć można dźwięk harfy połączony z żeńskimi chórami, czy też tych bardziej dramatycznych, kiedy muzyka zyskuje na pompatyczności, podbijając emocjonalność. Słuchałem soundtracku z Maki już wiele razy i z pewnością należy on do jednych z lepszych, jakie słyszałem w ostatnim czasie. Przy muzyce warto wspomnieć także o występach aktorów głosowych. W rolę Maki wcieliła się Manaka Iwami. Zapytana o wybór tejże aktorki do roli protagonistki, Mari Okada powiedziała, że szukając odpowiedniego głosu Maki, chciałaby protagonistka zachowała swój dziewczęcy charakter, ale jednocześnie, aby z czasem w jej głosie pojawiało się poczucie dojrzałości, gdy zdobywa życiowe doświadczenie. Miała więc być z jednej strony czysta i niewinna, ale także silna. Według niej Manaka Iwami idealnie znalazła równowagę między tymi cechami, dlatego podczas przesłuchania na kartce z imieniem aktorki, reżyserka napisała przy niej: "Znalazłam cię". Do roli Ariela zaangażowany został Miyu Irino, który wcześniej już występował w oryginalnym anime Marii Okady, Anohana jako protagonista. Marii Okada potrzebowała kogoś, kto odpowiednio oddałby głos normalnego chłopca, który ma tendencję do zamykania się w sobie i ma wrażliwą naturę. Idealnie do tego pasował i Irino, jednak nieustannie w swojej głowie miała obraz jego jako Jintana z Anohany, co sprawiało jej początkowo problemy. Ale kiedy usłyszała jego występ na przesłuchaniu, stwierdziła, że nadaje się idealnie, będąc pod wrażeniem jego subtelności i talentu. W niemalże w każdym wywiadzie udzielonym przy premierze Makia When the Promise Flower Blooms, Mari Okada pytana była, czy w przyszłości chciałaby jeszcze raz podjąć się reżyserii. Niechętnie odpowiadała na takie pytania, mówiąc, że jest jeszcze za wcześnie, aby o tym myśleć, choć czasami wspominała, że jeśli dostałaby taką propozycję, to z pewnością by ją rozważyła. Teraz z perspektywy czasu wiadomo już, że taką propozycję dostała i ją przyjęła, ponieważ ponad miesiąc temu w Japonii premierę miał jej kolejny film pod tytułem Maboroshi, stworzony przez Studio Mappa. Myślę, że warto na niego czekać, aby móc zobaczyć, jak reżyserka poradzi sobie ze swoim drugim filmem i czy będzie miał taką samą moc jak jej debiut. Debiut, który jest naprawdę wyjątkowym filmem. Nie tylko ze względu na poruszającą treść i fenomenalne wizualia, ale także historię jego powstawania i specyficzną sytuację związaną z reżyserką, którą została scenarzystka i której w tejże reżyserii pomagało wielu utalentowanych ludzi, w zasadzie współreżyserując film wraz z nią w nietypowej symbiozie. Przed premierą zapytano mnie, czym jest dla ciebie ten film? Miałam do niego tak wiele uczuć, że nie mogłam zdecydować się na jedną odpowiedź. Przedyskutowałam to z Horikawą, który powiedział: "Dlaczego po prostu nie powiesz, to mój Hibiol?" W pierwszej chwili pomyślałam, że to żenująca odpowiedź, ale w gruncie rzeczy całkiem pasowała, więc jej użyłam. Mieszkańcy Lorf tkają tkaniną zwaną Hibiol. Ten film był tkany nić po nici, każdego dnia, przez pracowników, obsadę i wszystkich, którzy pomagali. A wszystko po to, by każdy mógł go zobaczyć.
Makia, When the Promised Flower Blooms, to właśnie ten hibiol, w którym każdy z was jest zapisany. I byłabym bardzo szczęśliwa, gdybyś wplótł ten film w swój własny hibiol.